Witam wszystkich serdecznie. Tak. Witam, moi drodzy. Time, time z Wiktorem Popkową. Time, time ze mną. Każdą środę o 19 godzinie spotykam się z Wami. I dzisiaj mam bardzo ciekawy temat. Co powinna wiedzieć na osobistka. Słuchajcie, i tak sobie zdecydowałam, że dzisiaj nie będę odpowiadała na Wasze pytanie. No, mnóstwo dostaję pytań różnych, ale dzisiaj bym chciała z Wami jak najbardziej omówić to wydarzenie, które odbędzie się już w tą sobotę. Dajcie mi tutaj plusiki jakieś w ogóle, jak słychać, jak widać najpierw. Jaka jest komunikacja po stronie technicznej, a zanim ja już będę prosiła Was tak samo dać jakieś tam reakcje w widoku, nie wiem, serduszek bądź plusików, czy wiecie w ogóle co w ogóle będzie u nas w tą sobotę. Tak, słuchajcie, moi drodzy, jak zawsze robię translację. Transmisję prowadzę i na Facebooku, i na Instagramie. Wszystko gra. Dziękuję, Katie, kochana moja. Dzięki, dzięki. Tutaj jest nasza doradca, Katie Hall. Niesamowita osoba, która naprawdę pomaga studentom jak najbardziej dojść do niesamowitych wysot. Tak, słuchajcie, moi drodzy, no to cóż, widzę, że wszystko jest ok, wszystko w porządku, też dawajcie, no, od tego tematu zacznę, co powinna wiedzieć na stylistkach, chociaż każda z Was oczywiście rozumie i wie, jaki poziom musi mieć stylista, dlatego, żeby pracować na ludzi, tak, żeby robić paznokcie, nie wiem, tam budowę, bądź manikier, bądź pracować z chemią, z hybrydami, z jakąkolwiek technologią. No i tutaj nie będę Wam opowiadać, ponieważ wydaje mi się, że każda z Was wie tak naprawdę, czego chce dążyć, tak? Co chce nauczyć się. No a powiem Wam tak, że istnieje takie świadome, a nieświadome zrozumienie o tej wiedzy. I bardzo często bywa tak, że ludzi, w ogóle osoby tak nieświadomie nawet nie rozumią, czego oni nie wiedzą, tak, czego muszą wiedzieć na takiej zasadzie. I to głównie o tym zrozumieć i robić jakieś kroki do swojego rozwoju, tak, kroki do tego marzenia, które mamy przed sobą, do tych celów. No i specjalnie przygotowuję dla Was, moi kochani, i robię takie wydarzenie raz w roku, można powiedzieć. Robiłam ostatnio to przygotowywanie jeszcze w grudniu, a już za niedługo będziemy mieć grudzień. I teraz tak samo przygotowuję się do tego wydarzenia całym teamem tak mocno, a to wydarzenie nazywa się Dzień Otwarty. No i akurat tą sobotę będziecie mieć taką unikatową możliwość trafić na platformę Klopotowa na University i zobaczyć absolutnie za darmo wszystkie kursy, które ja mam. Dlaczego to ja robię? Moja droga, dlaczego to ja robię? No, po pierwsze, dajcie mi tutaj znak. Ja chcę, żeby Wy były ze mną tutaj tak samo aktywne, jak jesteście aktywne teraz pod ostatnią rolką, gdzie... Słuchajcie, dużo, dużo komentarzów, a dużo z Was, kto podzielił się tą rolką u siebie w storiesach, za co po prostu dziękuję niesamowicie, ponieważ ja widzę, jak Wy rozumiecie, nie patrząc na to, że to były takie ustalenia, zasady, tak, żeby wziąć udział w tym wydarzeniu, ale słuchajcie, ja bardzo wdzięczna Wam za to, że Wy zrobiły taki share, podzielili się tym wydarzeniem u siebie, ponieważ czym więcej stylistów zobaczą, jakie wiedzy one muszą mieć, wydaje mi się, że tym lepiej stanie nasza branża. Ja wierzę w to. Ja bardzo bym chciała, żeby każda nasza stylista pracując z klientami,
naprawdę wiedziała na 100%, co ona robi. Czy nie robi ona krzywdy, czy pracuje bezpiecznie, czy naprawdę może na swoich umiejętnościach zarabiać więcej pieniędzy. No i słuchajcie, moi drodzy, teraz ja bym wam tutaj bym podpowiedział, w jaki sposób wykorzystać ten czas w sobotę, żeby naprawdę tak ogarnąć jak najwięcej kursów. No i słuchajcie, mam 20 kursów, 20 kursów w języku polskim, tak? A tak ogólnie na 7 języków są przetłumaczone te wszystkie kursy. I z czego bym polecała wam zacząć wasze szkolenie? Jeszcze raz, tutaj dołączę się natychmiast, to powiem wam tak, że rozmawiamy tu na temat najbliższego wydarzenia, które będzie w sobotę, a to dzień otwarty, gdzie każda osoba, która zarejestruje się przez link, który jest w storiesach moich, który wy dostajecie, tak samo komentując pod ostatnią rolką, to wy dostajecie ten link i na Facebooku, kochani moi, tak samo dostajecie link do rejestracji na wydarzenie w Klopotowa na Uniwersytecie. Czym to jest? To jest dostęp do wszystkich kursów absolutnie za darmo, tylko w sobotę. Olga pisze, ja jako studentka bardzo, bardzo polecam. Nie ma lepszej osoby z taką wiedzą. A dziękuję, moja kochana. Bardzo ci dziękuję. Słuchajcie, no i dawajcie tutaj troszeczkę zaplanujemy sobie, tak? Zaplanujemy ten dzień, zaplanujemy to szkolenie. Słuchajcie, na pocztą waszą skrynkę mailową dostaniecie link z dostępem do mojej platformy. I od razu wam mówię, nie liczcie na to, że to zajmie wam tak, no okej, okay, tam może być 4 godzinki czasu, możliwe tam, no 5 godzin czasu poświęcicie temu, tak, żeby obejrzeć wszystkie kursy. Nie da się tego zrobić. Nie da się nawet 24 godziny tego zrobić. Nie da się tego zrobić nawet 48 godzin. Ale moi drodzy, ja bym chciała, żeby wy dla siebie po prostu zrozumiały, czego wy chcecie nauczyć się i skorzystały ten czas z takim celem, że po prostu opowiem na przykład, tak? No to, co ja mówię zawsze, że taka alfabetka dla neofilisty to chemia, a fizyka dla neofilisty. Chemia, a fizyka w pracy. Jeżeli wy tylko pracujecie jako początkująca, tylko my zaczęły pracować, nauczyły się pracować z hybrydą, żelami, z akrylami, z akrylożelem i tak dalej, słuchajcie, moje panie, polecam jak najbardziej zacząć od tego kursu. Od razu wam powiem, że możecie na przyspieszenie takie ustalić wideo, ale tylko ten kurs zajmie wam prawie takie, jeżeli X2 przyspieszenie zrobicie, to takie 7 godzin czasu może zająć, ale bym chciała, żeby przesłuchali to wszystko, tak? No oczywiście, ja daję wam dostęp za darmo i od razu odpowiadam na pytanie, czy Wiktoria, będą certyfikaty? No oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Nie dostaniecie ode mnie certyfikatów, absolutnie. Tylko daję wam taką możliwość polepszyć swoją wiedzę. Jeżeli będziecie chcieli później kontynuować szkolenie, to już sobie zadecydujecie, tak? Ale jak najbardziej pierwszy kurs, od którego bym polecałam zacząć, to oczywiście chemia fizyka fotografii. Kolejny kurs to jako profesjonalny manikir w różnych technikach. Chociażby zobaczcie anatomię paznokci jak najbardziej, chociażby zobaczcie reguły, zasady poprawnego trzymania narzędzi, jak obrać narzędzie, jak pracować tak, żeby nie uszkodzić. Okay? Toż to kolejny kurs, który ja bardzo, bardzo polecam i tutaj tak samo wy poznacie, jak poprawnie aplikować hybrydy, jak zdejmować starą masę hybrydową i sobie zrozumcie, czy w poprawnym kierunku wy pracujecie, czy musicie coś polepszyć w swojej pracy. Wy tutaj mi tak samo możecie zadawać teraz pytanie, jeżeli was
ciekawi na przykład jakiś temat, ja po prostu podpowiem, w którym kursie wy możecie znaleźć ten temat, ponieważ kursy naprawdę takie szerokie, tak rozbudowane, ale wszystko tłumaczę tam takim prostym językiem, żeby wy mogły to zrozumieć. Nawet uwielbiam ten kurs Chemii Kilka Prac na Ulicy, gdzie opowiadam przykłady bowlingu na przykład, tak? Jak wykorzystamy energię swoją i jak ta kula, z którą siłą może lecieć, żeby te kręgi pozbierać, tak? No i to tak samo wam da zrozumienie o wewnątrz i chemii, z którą pracujemy. Budowa paznokci. Ja się już chcę. Budowa paznokci, kochani moi, słuchajcie, tutaj są takie opcje, gdzie wy możecie sobie obejrzeć poprawną budowę paznokci w akrylu oraz żelu. Ale przed tym, jak będziecie obejrzeć ten kurs budowy paznokci, bym bardzo polecała zobaczyć podkładanie szablonu. Słuchajcie, na rynku nie znajdziecie takiego kursu. No to naprawdę, Katie mówi, że Wiktoria to jest genialny kurs. Po prostu jest genialny. I podkładanie szablonu, no wiecie, tak, dla tych wszystkich miłośników, kto kocha po prostu budować paznokcie, to ten kurs must have, po prostu musi być on u was, musicie go obejrzeć. Tak samo treści tam około, ja tak dokładnie nie pamiętam, 10 bądź 12 godzin tylko z tematu podkładania szablonu, do 12 kształtów możecie zrozumieć po prostu, obejrzeć, jak podkładać szablony. Do sztyletu, baleriny, Monro, Trumenka, kształt klasyczny, kwadrat ekstremalny, oval, miękki kwadrat, migdał gotycki, migdał klasyczny, oval, migdał współczesny, pipe. Rozumiecie? I to, jak wy zrozumiecie ten fundament, to akurat fundamenty wiedzy w budowie paznokci, to wam tak to ułatwi pracę, że no nie uwierzycie w to. Nie znajdziecie na rynku, nie ma takich kursów online'owych, które byłyby na tyle rozbudowane. Słuchajcie, no ja obserwuję oczywiście i konkurencję, i obserwuję różne szkoły, i obserwuję różnych instruktorów, i ja widzę, że ich kursy są określone godzinami, ale takie półtorej, maksymalnie 3 godziny. No co można, jakie wiedzy dostać? Słuchajcie, tutaj jest naprawdę wiedzy, jak dają w uniwersytetach. Nie tak po prostu nazwałam swoją platformę jako Klopotowa Now University. Tam, gdzie wy możecie od podstaw, po prostu jako początkująca osoba, zacząć rozwijać swoją i zbudować udaną karierę. I dziewczyny tutaj już piszą. Od której godziny będzie dostęp do kursu? Moi drodzy, dostaniecie od rana. Jeszcze nie zdecydowałyśmy, czy to będzie w piątek wieczorem, czy będzie w sobotę rano, ale nie zdecydowałyśmy. Oczywiście tą informację będziecie dostawać ode mnie w relacjach, to proszę obserwujcie mnie, dobrze? Super, już się nie mogę doczekać. Ja obecnie robię kurs chemii fizyki, podkładanie szablonów i odpowiednie podczynanie. Podkładanie szablonów i odpowiednie podczynanie w którym kursie? Akurat Monika w kursie poprawne podkładanie szablonów. Tam, gdzie ja wszystko tłumaczę według linii na paluszkach, według tych wszystkich osi na szablonach, na paluszkach, boczne, górne linie, to wszystko jest wytłumaczone akurat podkładanie szablonu, podczynanie i podkładanie. To znaczy kurs o podkładaniu szablonu. Oczywiście w kursach budowy paznokci tak samo wy dostajecie wiedzę o podkładaniu szablonów, ale już tam są nie takie rozbudowane, to idą tematy stricte tych kształtów, które ja pokazuję na kursie, ok? A tam wy będziecie mieli
Салонове кшталти, відноліте ораз френч конструкційне. В желю я френч конструкційне показую, в акрилю ще не показую, ще не награвам цього курсу, але несамовіче зачанч так само пригоди з технологією акриловою, бо дуже на стилісту і дуже клієнтів кохаємо цим несамовітою технологією, направду я кохам акрил і, можливо, награм акрилову технологію, але тут я ще розважам додати, але трошечку пізніше, авангардові кшталти в акрилі. Uwielbiam akryl, Kate pisze. No oczywiście, kochana. To jak nie ty. Uwielbia akryl. Ja. Jeszcze ja. No tak. Dobrze, co dalej? Słuchajcie, a co dalej? No a dalej bym polecała. Okej, jeżeli wszystko tam wam jest zrozumiałe w budowie paznokci, ale najczęściej stylisti wykonują uzupełnienie, rekonstrukcję paznokci, odnowę paznokcie, tak, jest pobudowę paznokcie. I tutaj tak samo istnieją takie problemy, gdzie na stylisti nie rozumieją do końca o chemię produktów, uzupełniają paznokcie tylko stricte w strefie skóry, niby tak coś tam dolawają, coś tam sobie pilnują, żeby tak mniej więcej budowa ta wyglądała, ale naprawdę dopuszczają dużo błędów i mają później problemy. Problemy mają klienci ze swoimi paznokciami, tak? Według tych zielonych bakterii, różnych takich patogenów, które po prostu zaczynają mieszkać, żyć pomiędzy produktem a paznokciem. No i oczywiście bym polecała jak najbardziej rekonstrukcję, wypełnienie paznokci metodą żelową, metodą akrylową. To są dwa oddzielne kursy, żeby chciałby zobaczyć, czym jest uzupełnienie takie jako odnowa stopów na przykład, dlaczego to robimy i czy tak naprawdę to zwiększy życie naszemu produktu. Na przykład jak wykonuje się takie proste uzupełnienie, tak? A czym jest w ogóle ta korekta, którą robimy. To najgłówniejsza zmiana produktu. Musimy na 95% zamienić stary produkt i nałożyć nowy produkt. W tym polega rekonstrukcja paznokci, w tym polega uzupełnienie, w tym polega ta odnowa produktu. Okay? Toż tutaj ja będę Wam pokazywać na schematach, na modelkach, w jaki sposób zrobić nadbudowę taką przy rekonstrukcji paznokci, tak? Jeżeli paznokcie rosną na dół, jeżeli paznokcie rosną do góry, jak na przykład odnowić krzywą C, czy nie może zaciskać, na który paznokcie polecany jest ta odnowa krzywy C na przykład, tak? Jak to my robimy? No i nawet pokazuję w akrylowej technologii taką rekonstrukcję bez szablonów, tak? Jeżeli jest złamany paznokieć, to jak to zrobić bez przedłużania taką rekonstrukcję bez szablonu. Bardzo ciekawe tematy tam są. Też zapraszam serdecznie i to dotyczy takiej bardziej technicznej strony. Tak? To jeżeli podzielić te wszystkie kursy, które mam na Kłopotowana University, na mojej platformie, to można podzielić tak, kursy, które bardziej techniczne i kursy są artystyczne. Ale nawet są kursy, które już dodałam jako bardziej takie możliwe z aspektami biznesowymi, tak? Na przykład jako zostań guru manikura, to absolutnie każda osoba musi obejrzeć ten kurs. A w jaki sposób rozbudować biznes, to na początek musimy znać, żeby naprawdę zostać guru manikura. Jeżeli wy chcecie, może być nie jesteście jako neostyliście, ale bardzo by chcieli zacząć przygody z paznokciami, to mam na przykład dla Was kurs jako manikier na sobie. I możecie go obejrzeć. I akurat dzisiaj miałam z dziewczynami z kursu manikiur, profesjonalny manikiur, na takim kompleksowym kursie, gdzie mamy i warsztaty, i spotkania na żywo. Przez online one uczą się, ale tak samo mówiłyśmy, jakżeż tam na sobie tymi nożyczkami robić manikier, jeżeli nożyczki są do praworęcznych osób najwięcej,
istnieją dla leworęcznych, ale że nie będziemy kupować dla prawej ręki, dla lewej ręki narzędzia, tak? Ale nawet w tym kursie pokazuję takie triki i odpowiadam, jak zrobić manikur na sobie. To dotyczy jeszcze technicznych kursów, czy o wszystkich opowiałam, teraz tak sobie przypominam. No, powiem Wam tak, że taki kawałek wiedzy technicznej jest i w artystycznych kursach tak samo. Zobaczcie, co ja mam w artystycznych kursach. Słuchajcie, nie tak dawno robiłam taką analizę swoich tych wszystkich produktów, na ile jest zainteresowanie wśród nas stylistów, ile i jakich kursów było kupiono za ostatni miesiąc, za rok, pół roku, to robiłam taką analizę, wyprowadzałam takie, jakie kursy, jako po grupach po prostu były podzielone, takie ABC grupy tych moich produktów, to słuchajcie, wiecie co, tak troszeczkę byłam zdziwiona, ponieważ jako lider w grupie A był kurs jako artystyczne malowanie od podstaw. Byłam zachwycona tym, naprawdę, ponieważ tyle po prostu takiego, no, po prostu tej duszy włożyłam do każdego kursu, ale do tego kursu, słuchajcie, no takich podstaw, no nie wiem, no powiem tak, że nie widziałam w reklamach innych szkół, innych instruktorów, żeby takie podstawy dawały, nie? Ja nie mówię o tych treningowych karteczkach, które tak samo mam w kursie, a troszeczkę o fizyce koloru, a troszeczkę o chemii samych farbek, tak? O tym, jak na przykład korzystać się farbkami akrylowymi, żeby oni nie wysychały. Takie niuansiki, takie triki pokazuję. No po prostu jest niesamowity. I tak kocham ten kurs, słuchajcie, kiedy go zrobiłam, po prostu byłam najszczęśliwszą osobą. Tak, jestem technicznym stylistem, ale uwielbiam artystyczne, uwielbiam malowanie, uwielbiam wtopione zdobienie, uwielbiam 3D, ale moim zdaniem, że fundamenty są najważniejsze. Rozumiecie, tak? I kiedy zobaczyłam po tej analizie, że artystyczne malowanie wychodzi do grupy liderów, byłam po prostu zachwycona i taka po prostu byłam aż dumna z tego, naprawdę. Też, kochani moi, naprawdę, jeżeli chcecie sobie tak spróbować siebie w tym artystycznym kierunku, to bardzo polecam ten kurs artystyczne malowanie. Oczywiście dodatkowo mam w systemie żelowej oraz akrylowej. Jako wtopione zdobienie żelem i słuchajcie, wczoraj robiłam, nagrywałam w warsztacie, który montuję, ale tyle mam tam kroków, że nie udało się mi wczoraj w jednym dniu to wszystko zmontować. Ale oczywiście pokażę, co ja robiłam. A jak najbardziej w storiesach, w relacjach, moje kochanie, dołączajcie się na klopotowa.pl, klopotowanal.pl. Toż i będziecie widzieć, co ja robię. Tyż słuchajcie, na przykład to, co ja mówiłam, tak, że w artystycznych tych kursach, jako ze zdobień, jest taki duży kawał na przykład technicznej strony, tak? Budowy paznokci, jak na przykład, to jeżeli wy kochacie żel, na przykład chcecie robić lepkę, tak? Taką jako akrylowa, ale po prostu no, nie możecie pracować z akrylem, ponieważ no, ten zapach nie znosicie po prostu, tak? Że jest on dla Was naprawdę zbyt taki mocny, że aż, nie wiem, może być głowa boli, może być coś, jakoś tak źle siebie czujecie, to polecam ten kurs wtopione zdobienie żelowej technologii, gdzie pokazuję, jak stworzyć materiał, którym możecie sobie niesamowicie robić zdobienie wewnętrzne widoku wszystkiego, czego tylko chcecie. Nawet jak to robić kolorowe, te wszystkie produkty. No a magia akrylowych, magia zdobień akrylowych to tak samo mój jeden z kursów, które pokazuje, że akryl to nie tylko produkt,
z którym my tworzymy budowę paznokcia bądź jakąś lepkę robimy, bądź robimy 3D. Akrylem można nawet rysować. Tutaj tak samo pokazuję taką technikę rysowania, malowania akrylem, co da możliwości jeszcze więcej zrozumieć technologię ze środka i wtedy już sama budowa paznokci będzie bardziej zrozumiała, będzie bardziej zrozumiała ten system akrylowy, w jaki sposób im pracować. A tak samo dodatkowo od moich koleżanek, od niesamowitych nail ekspertów, od Jany Kutowej, od mojej córki Anastazji Kłopotowej w Artach jeszcze macie możliwość obejrzeć bardzo popularną w dniu dzisiejszym aerografię, tak? Anastazja pokazuje od podstaw w ogóle, jak pracować z aerografem, czym jest to urządzenie, jak go czyszczyć, jak pilnować, jak farbki przymywać, jak robić różne zdobienie. A stamping od podstaw tak samo, w jaki sposób robić te stemple. Niby to jest proste, słuchajcie, a jak ja sama obejrzałam ten kurs, to naprawdę tyle niuansików, nawet te stemple silikonowe, gumowe są różne, tak? Niektóre miękkie, niektóre twardsze, niektóre tak odbijają się po prostu z góry, tak? Niektóre musimy tak z takim przekładywać, tak? Żeby to odbicie było poprawne, no różne są, tak? Tak samo od Anastazji jest bardzo popularny kurs, tak samo jest w kursach liderach naszych, na naszej platformie, jako ekspresowe salonowe zdobienie, 29 zdobień dla początkujących, które chcą naprawdę szybko zacząć swój biznes, szybko zarabiać, to naprawdę polecam zobaczyć, jak wykonuje się różne popularne zdobienie, marmury, lusterkowe, czy kurcze jajo, jak pracować z folią transferową, z tymi wszystkimi taśmami, tak, na tej zasadzie, to bardzo polecam, oczywiście różne tam ombre, pionowe, poziome, pędzelkiem takim, siakim, dużo tam znajdziecie wiedzy. A od Jany są niesamowite kursy z wolumetrycznych ornamentów w technologii żelowej. Ale mój najbardziej ulubiony to jest iluzja hybrydowa. Iluzja hybrydami, akwarelowa iluzja, gdzie naprawdę po prostu hybrydami możecie stworzyć niesamowite takie abstrakcyjne takie iluzje. Po pierwsze bardzo łatwo, bardzo szybko i niesamowicie super po prostu wygląda wizualnie. To tak, moje kochanie, to tak będzie wyglądał dzień w sobotę, 29 października. Ja zapraszam wszystkich serdecznie. Po prostu bym chciała, żeby jak najwięcej osób trafiły, przecież to jest absolutnie bezpłatnie. Jeżeli wy nie dostali linka do rejestracji, proszę piszcie w direct na free w Instagram bądź na Facebook, bądź na maila, bądź do mnie i oczywiście mój team tak samo z wami skontaktuje się i wyśle wam link do rejestracji. Na to szkolenie trafią tylko zarejestrowane osoby, ok? Tylko przez rejestrację można przyjść na to szkolenie. Też kochani moi, słuchajcie, was dużo czeka w dzień sobotni. Toż po prostu musicie sobie przygotować, po pierwsze, no według tych tematów, to co ja na początku mówiłam, musicie sobie tak naprawdę zrozumieć, czego by chcieli nauczyć się, nie po prostu obejrzeć, korzystajcie się z tym dniem, tak? Korzystajcie, że to jest bezpłatnie. Ja wiem, że kiedy dostajemy coś bezpłatnie, to nie cenimy absolutnie, a bym chciała, żeby wy doceniały. I bym chciała, żeby wy naprawdę dostały więcej wiedzy w kierunku waszej chęci, tak? Może być waszych pytań, tak? Gdzie wy chcecie dostać więcej odpowiedzi, które pytania macie. I sobie do soboty jeszcze sobie powypisujcie, tak? Bym chciała na przykład, możecie po prostu wejść na kłopotowa.com, mamy program abonamentowy All Inclusive z
sprzedaży, taki pakiet, po prostu zobaczcie, jakie programy edukacyjne ja będę Wam dawała w dostępie. Akurat w tym programie abonamentowym to będą tam wszystkie programy i sobie możecie tam obejrzeć, tak? Aha, i tak sobie myślicie, tak, bym chciała na przykład coś z budowy poznać, tak? I sobie powypisujcie, przygotujcie notatnik, przygotujcie długopisy, przygotujcie jakieś mazaki kolorowe, bo daje dużo, dużo schematów, daje dużo wiedzy i tutaj bym polecała jak najbardziej, swoją ręką przerysowywać te schematy. Dlaczego? Dlatego, że jak wy widzicie, jak ja to robię, kopiujecie, to i uwierzcie mi, pracę wy będziecie tak samo lepiej robiły, u was będzie lepiej wychodziło. Jeżeli uda się wam w ogóle załatwić modelkę według sobotniego dnia i postarać się tak, raz obejrzały wideo, zobaczyły, czym jest ten temat, tak, co ja będę pokazywać, później sobie zanotowały takie główne momenciki, które nie są zrozumiałe, zanim jeszcze raz otworzyć, obejrzeć i słuchajcie, tutaj jest niesamowicie, że wy możecie po prostu na przycisk nacisnąć, sobie zapisać, wrócić do tyłu, na przykład, jeżeli coś nie zrozumieli, jeszcze raz obejrzeć i wziąć modelkę i powtórzyć razem ze mną. Powtórzyć na modelkę. Słuchajcie, no a dajcie mi tutaj chociażby jakiegoś znaka, czy jesteście zachwycone w ogóle tym pomysłem moim. Pokażcie jakieś tam serducha, coś. Napiszcie może być, co wy w ogóle odczuwacie, jakiej wiedzy nie wystarczy wam, czego by chcieli poznać w tym dniu sobotnim na Clopotovanau University, na dniu otwartym. Ja oczywiście będę na bieżąco, będę sprawdzała wasze wszystkie relacje i oczywiście mam nadzieję, że wy będziecie dzielić się i pokazywać wszystkim, że wy uczycie się i stajecie tylko lepsze od tych osób, które nie chcą uczyć się. Czy to będą 24 godziny dostępu? Małgorzata, kochana, nie mogę ci powiedzieć, bo mój team jeszcze tam coś sprawdza ze strony technicznej. To pamiętam zeszłego razu, to było na 2 doby dawałyśmy taki dostęp i to było na 48 godzin. Ja nie wiem, jak w dniu dzisiejszym, jak tam działa ta platforma po stronie technicznej, bo ponieważ mają tak samo takie update, tak, że zawsze coś nowego tam jest i oni teraz wypróbują, jak to będzie wyglądało, nie mogę powiedzieć, tak. Ja to tak liczyłam, żeby od rana do wieczora, do 23 godzinki, 23.59, tak, 29 października, żeby przez tą dobę, jakby dać. Nie wiem, czy będzie to na 24 godzinki. Ja korzystałam ze wcześniejszych otwartych i byłam zachwycona. Dobrze, fajnie. A czy tylko tam byłaś, czy uczyłaś u mnie według tego roku? Money, bay, money. nie wiem, słuchajcie, te wszystkie to są nazwy, mamy nasze takie, Boże, te... Och, jak oni nazywają się? No, na Instagramach, na Facebookach. Czasem nie mogę zrozumieć, czy to są moje studenci, czy nie. Ale dużo mam studentów, słuchajcie. W dniu dzisiejszym na platformie ponad 25 tysięcy, 27-8 tysięcy studentów, które są obserwują prawie 90 tysięcy kursów, 90 tysięcy studentów, tak, na kursach. O tak to powiedziałam. Super, oczywiście tak. Tak, serducha są? Fajnie, dobrze. Dobrze, to słuchajcie, no bardzo się cieszę, że jesteś zachwycony. Nic dziwnego, kursy są fantastyczne. Tak, moi drodzy, kursy są fantastyczne. Starałam się przekazać wam swoje wiedzy
O Boże, gdyby mnie ktoś tam dawał, kiedy ja byłam na takiej drodze rozwoju, ale po prostu rozumiem, jak ciężko znaleźć porządną dietę, jak ciężko znaleźć dobrego instruktora, który naprawdę może powiedzieć na wszystkie wasze pytania, dać odpowiedzi. Też dlatego po prostu ja o wszystkim wiem i dlatego tak robię. Dobrze, kochani moi. To cóż, a dzisiaj w prime time mieliśmy w takim widoku promocyjnym, ale mam nadzieję, że nie jesteście oburzone, że jesteście zachwycone, że będziecie mieli w sobotę taką okazję, takie wydarzenie jako dzień otwarty w Global University i tylko, że skorzystacie się. Po prostu odłożcie wszystkie swoje prace, swój harmonogram, a możecie przełożyć klientów, ponieważ to na przyszłość da Wam więcej zarobku, ponieważ ja uczę nie tylko stricte ze strony technicznej, a jeszcze ze strony biznesowej. No i korzystając z okazji, a jeszcze chcę powiedzieć, że nie tak za niedługo otworzę już oficjalne zapisy na kurs taki edukacyjno-biznesowy dla edukatorów. I dzisiaj, jeżeli wy mnie tutaj widzicie, kto wypełniał ankietę, kto już jest na liście oczekujących, dzisiaj wysłałyśmy wam maila. Już zobaczcie tam, dobrze? Już zobaczcie, co zaproponowałyśmy, ale to tylko dla osób, które już mieli kontakt z nami, mieli kontakt i wypełniły ankiety i są na liście oczekujących, już dostały ode mnie niesamowitą propozycję. Dobrze, kochani moi. Cóż, a wtedy ja tutaj ukończę. Na pewno skorzystam, już nie mogę się doczekać. Dziękuję, Małgorzata, bardzo, bardzo kochana, polecam, naprawdę, nie patrząc na to, że uczy się ode mnie, ale i skorzystaj się z tych programów. Dobrze, moi drodzy, ja wszystkim dziękuję bardzo, że poświęcili ten czas tutaj na moje takiej relacji, transmisji. No i widzimy się na bieżąco w Instagram, na Facebooku. Ściskam wszystkich mocno, buziaki i pa, pa. I przygotujcie się do spotkania.